Ja wiem, bocianków para, ile kosztuje? 140 zł. A tutaj mamy, no nie wiem, maściuchy czy to... Maściuch polski, bo też mówią turczyny u nas na to. No turczyny to jest... Turczyn, maściuch to jest to samo, tak? No, i parka... Nie, w czerwonej nie? Są turczyny. Aha. Dobrze, pan mnie poprawił, no nie jestem znawcą turczynów. Czyli to turczyn ma... Turczyn ma lekko różową czerwonę. Aha, lekko różową brew. A tutaj maściuchy mają białe brew. I parka ile? Parka tych maściuchów ile? Tak, no 150. 150 zł się ceni. I parka takich ile? Tych jaśniaczków? To nie para. Nie para, ale ile jeszcze kosztują? Stówkę. Stówkę parka. Proszę zobaczyć. Szyjki bielutkie. Postawne, zdrowiutkie. Proszę bardzo. Takie w Radomiu mamy gołębie. Niech nie mówią, że mamy tylko długie, ale mamy tak samo krótkie. I ścinowane. A takie siwe to po ile za sztukę? Proszę? Ja wiem. A nywoczków czerwonych parka to ile? Ile? Dwie dychy parka. A przepraszam pana, a ten to co to jest? To jest jakiś ten, co to jest zaraz, a tego? To jest jakiś ten cały, jak one się nazywają? Permskie, tak? O kurcze, permskie po raz pierwszy w Radomiu widzę te permskie. To jest żółty ten permski i ten siwy. I taki permski to ile za sztukę? Trzy dychy za sztukę, permski. To jest siwy tu z obrączką na obrączce. Tamten bez obrączki. Siwy to jest permski. A parka takich dereszy? Stówkę parka dereszy. A gil? A ten tutaj to nie jest gil? Nie. Pomyłka, dobra, nie ma gila. Które są te deresze? Które te deresze są? A tutaj te. To są... Tak jak szyny. No, no. Nie, nie, ciemne ogony. To są deresze. Oczy, oczy. Tak. O ile mi wyczerpię? Nie, 100 zł parka. Przepraszam pana, przepraszam. Dziękuję. To nie ma co, nie śpię. To są garbacze. A wyświęczyki żółte to ile, proszę pana? Ile? Wyświęczyki żółte? Ale to. No ile kosztują?
60 zł parka. 60 zł parka, tylko wiesz, panczek różowy. Spokój mój raz. I się łatwo rozumieć na te. Na te rozumieć, na te schody. Nie chodzi o komórkę. Brudki to ile za sztukę? A nie ma właściciela. Nie ma właściciela, tak? Jeszcze będę kosztować. Nie wiem, a kariery, bo kariery są bardzo ładne. Też nie ma właściciela. Ładna para karierów, ale nie ma właściciela, nie mogę się spytać inne. A to marka chyba są tego, tak? Przyjdzie coś spytać. Pogoda się też? No to jak nowoczesność. Nowoczesność też tam rączkę kupić. I droga ze 3 dychy, czy więcej. Teraz nie wiem, co to jest, bo to kolega dwa pan nie ma. A takie widymki? Za sztukę ile? A to jest jeden jest wiedeński, drugi jest Wiedeń. Aha, jeden wiedeński. Takie wiedeński to ile? To 15. 15. Te kremiaczki para żółtych to ile? 40 zł. Te wiedeńskie, te czarne, to ile za sztukę? Po 3 dychy za sztukę. A widymek, łapciaty? 2 dychy. Dwie dyszki. To żółte też 2 dychy. Żółte 2 dyszki. Dzisiaj krymków mało jest. Mamy w ramie pawiki. I pawik taki za sztukę ile? Nie wiem ile, to nie moje. Dam za 2 dyszki za sztukę chyba, nie? 20 zł za sztukę. Te brudki żółte to ile? Proszę pana, pana pańskie nie? To nie moje, to jakiś pana, ale poszedł gdzieś ten pan. Mamy parę brudków żółtych, ale nie ma właściciela. A te żałobniczki próbowe to ile parka? 60 zł parka. A krymeczek? Żółty? Ale jest 130 dałem za niego, ale po prostu nie sprzedaje. Mhm, krymek nie rozprzedanie. Albo 400. Te klatkę weź, bo ta ładniejsza jest. Karpiaczek piżacz. Ile taki karpiaczek? Dwie dyszki. Dwie dyszki. Ładny karpiaczek. Ładny karpiaczek, wielutki. Jadę. Proszę bardzo, nie, nie. To jest lustrzany węgierski. Ile taki lustrzany kosztował węgierski? 30 zł. 30 zł. Tani jak barsz. Tak. Bardzo fajny gołąb. Cena nie idzie do worka, tak? Tak. Panie, bo mnie pan weźmie... Pana to nie biorę, niech pan się nie martwi. Takie budapeszki, bardzo ładne budapeszki. Ile za sztukę? To nie wiem.
Poszedł. A ja wiem już to, już zwijałem się. Później. Takie wiedeńskie za sztukę ile? 60. 60 zł. Same wiedeńskie, same czarne. Tu już mam wiedeńskie różnie, ale widać gołębki są naprawdę bystre, postawne, zdrowiutkie. Warte zakupu. A te krakowskie żółte? To ile parka? 40 za parę. 40 zł za parę. Krakowskie żółte. To i tak panie. To i tak jest za tego. Patrzę panu już nie tak krótko mówię. Już wiesz, pan nie puszczę. To nie mam nawet czasu. Wierzę ci. Ja wiem, że pracujesz od rana do wieczora i to jest tak. Ale jeszcze i do nocy pracuję. Co robię, przyjdzie czas. Jeszcze przyjdzie i zobaczę. To ja lubię, że miał warunki, to mnie trzyma. Można? Można? Ale jest super te winery. Bardzo lubię winery, tylko nie mam warunków, wie pan co? Czy mam jasne? To są bardzo mądre gołębie. Mówię, ja wolałbym to winery trzymać niż te Budapeszty. I one wracają i one chodzą. Pan też i siwę ma tam, patrzyłem na internecie. Jak tam lody? Ja już siwy mi kończę. Kończy pan. Zostało tylko 120 pucharów. O, nie mówię, kurczę, nie włączyłem. Mamy tu króliki. Ten królik to jest na Leszko 30 zł. Zapraszamy do Radomia po króliki. Jest dużo królików w Radomiu. Nie wiem co? A ile? Takie króliki ile za sztukę? 20. 20 zł. No i proszę bardzo, następne króliki mamy w Radomiu. Zapraszamy po króliki do Radomia. Ten krymeczek czerwony to ile? A dyczkę. Dyczkę ten krymeczek czerwony. Nie mamy tu króliki bardzo ładne w Radomiu, także zapraszamy do Radomia po króliki. Ile ten czarny królik? 70. 70 zł ten czarny królik. Samczyk? Małe są króliki po 30 zł. To jest samczyk? To jest samiczka. To też jest para, to jest samica. I to też samica. Ta samiczka to jest belgijska chyba, tak? To jest rasa, tak? Tak. Ile taka samiczka? Stówkę. Stówkę. Proszę, mamy klatkę papuszki. Te papuszki, taka cena jednej sztuki przeciętnie? 35 zł. Po 35 zł. Jak ładnie ćwierkają? Proszę bardzo. I papugów dzisiaj mamy w Radomiu tak samo, jest sporo. Pogoda co prawda nie sprzyja handlu, ale rynek dosyć spory. Deszczu na razie nie ma. Raz u Maryśki Krzysztofy to dwa.